Siemaneczko, witam bardzo serdecznie wszystkich w kolejnym odcineczku, kochani, z serii Od nieużytków do pożytków. Dzisiaj kontynuujemy, słuchajcie, wyorywanie tego jakże hektara, można powiedzieć, bo to jest duży areał. Kolejną część pola lecimy, zobaczymy, ile zrobimy. No i cóż, zapraszam was do oglądania, bo tutaj, kurczę, gorszy kawałek trochę widzę, bo jakieś chwasty, jakieś coś, słuchajcie, tutaj elegancie już zaorałem. Na poprzednim odcinku, kto nie widział, to serdecznie zapraszam. No i cóż, odpalamy maszynerię i lecimy, słuchajcie, z tematem. Dobra, ja sobie tylko jakieś poły ponastawiam. O Jezus, co ja narobiłem, nie tak, Andrzej. Dobra, tu tak, tu będzie. Na 25 damy, dobra. I przełączmy sobie na pługi, dobra. No to lecimy. Możemy troszkę grę zgłośnić. Kurde, nawet jeszcze możemy zgłośnić. O, teraz to jo. Także oporowo lecimy, słuchajcie, z stworzeniem pól. Marudna robota, marudny początek serii, słuchajcie, no ale cóż, takie życie, to jest życie. Jak to pan Jarek Ogarek mówił, nie? To jest życie właśnie, dokładnie. Także lecimy, nie śpimy z Mazurami. Oho, to coś nam się nawigacja rozkroczyła. Czekajcie, ja tu nastawię sobie na przeskok kątu wyrównania. Nie, jeszcze. Na 15 może. Kurde. To jak to było? Na 90 stopni? Kurde, też nie. No dobra, niech będzie tak. Kurde, albo i nie będzie tak, słuchajcie, co tu się dzieje, to nie wiem. Oczywiście zapraszam do zostawienia łapeczki w górę i komentarza oraz subskrypcji na kanale, by nie przegapić, słuchajcie, kolejnych odcineczków. Czekajcie, to sobie przesunę tak po prostu i tyle, i cześć. Dobra. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Intra jeszcze nie mam, słuchajcie, nie mam nikt, kto po prostu pomóc ogarnąć. Myślę, że może coś sam, słuchajcie, niedługo zlepię. Znaczy, jeszcze nie robiłem tutaj takich prac. No ale myślę, że za niedługo, słuchajcie, intro się pojawi, bo jednak no... intro to podstawa, nie? Dobra, tutaj mamy sobie. Dobra, także żniw znowu nie ma w realu, że tak powiem, no. A czy będzie te 7,5 tony z hektara, to zobaczymy. Jak to niektórzy tam pingują mnie. Także no cóż, kurde, pingujcie sobie dalej. Dobra. A może sobie opór włączmy. Także no dzisiaj to powinienem już skończyć, słuchajcie, na odcinku, zobaczymy. Wtedy bym po prostu od razu zasiał nawóz. Jak widzicie, mam z przodu obciążnik, nie bez powodu. Gdyż no, kurde, bez obciążnika to widzieliście sami, co się działo po prostu na odcinku, nie? Kurde, co tu z moimi kablami się dzieje? Andrzeju, co ty robisz? Czekajcie, ja te kable te ogarnę, bo jak zwykle mam z nimi problem. Od razu sobie przemyję klawiaturkę trochę, bo odcinek ogólnie nagrywany na szybkości, a więc kurczę, no
spieszmy się, że tak powiem, z robotą, iż no... też mam troszkę, nie powiem, do... w realu do ogarnięcia. Także no też trzeba by było to, słuchajcie, zrobić, dobra. Także jeszcze raz serdeczne pozdrowienia dla Jamesona za piękną mapę, za udostępnienie jej. A więc no, lecimy sobie dalej z tematem. Tutaj widzę jakieś pagórki. O kurde, ale... ale da się to zrobić, dobra. Tutaj najwyżej tym, słuchajcie, z pozycji sklepu wezmę i to wyrównam. No zobaczymy, 5 minuta jest jak na razie. Odcineczka. Także zobaczymy, no. Dobra. Dobra, także kurde, sorry, że się mutuję, ale po prostu mała wbitka. I no ma pokój, jak zwykle musi być. A nie chciało mi się robić cięcia. No jak widzicie, pługi dobrze przekrywają. Pługi, pług. No ale wiadomo, ja mówię pługi, nie? I cóż, kurde, mam nadzieję, że taki podobny odcinek też wam się równie dobrze spodoba. Kurde, ale coś on tutaj nie łapie zbytnio. A co chodzi, Andrzeju? Trzeba będzie, słuchajcie, kurde, bardzo blisko bruzdy jechać widocznie. Iż no, kurde, widzę z tego co widzę. z tego co widzę, to po prostu, kurde, ta trawa jest tak duża, że tego zaorać to też ciężko, patrzę, kurde, tutaj powiem. Pędzior elegancko dostaje po obrotach, jak to mówią. Kurde, i znowu bitka, no. Ja pierdzielę normalnie, słuchajcie. Już taki zły dzień mam, słuchajcie, do nagrywania jakiś, że tak powiem, jestem dziwny. Ale znowu jak nie nagram, to wiecie. Będzie, że nie nagramy, nie? Także trzeba ino, kurde, brać się za robotę, czy się dobrze czuje człowiek, czy nie. No ale jak widzicie, tego pola ubywa. Także nie wiem, może z jakimiś nawozami, słuchajcie, polecimy jeszcze, zobaczymy co tu jeszcze będzie. Chociaż nie wiem, no. Planuję do pół godziny odcinek nagrać. Także się zobaczy, czy to da radę zrobić, czy też nie, dobra.
10 minuta odcinka, słuchajcie, kurde, także jest dobrze, fajny czas, jeśli chodzi o robotę tutaj wykonaną. Dobra, cyk, zawijamy się, no teraz jak jest obciążnik, słuchajcie, to inna robota jest, a tak mi zawsze przód podbijało, nie, to troszkę niewygodne było. Troszkę wysunę i ciśniemy. No małe pługi, słuchajcie, mam, nie powiem. Jeśli chodzi o pług, to czteroskibowy musi mi, że tak powiem, na razie starczyć, bo no innego nie mam. Nie mam, bo nie mam. Także wyorany kawałek, zobaczcie, jak fajnie już wygląda, nie? Teraz tylko patrzeć, zarabiać, słuchajcie, no i liczyć na to, że no niedługo, mam nadzieję, wystartuję już ze zwierzętami jakimiś, mam nadzieję, bo kurczę, nie ukrywam, że chciałbym coś już rozpocząć hodować, żeby był obornik, najawica jakaś czy coś. A tutaj nawóz na przyczepie widzę jest. No to nawet bym mógł, słuchajcie, ten nawóz tutaj porozsypywać. Czasu nie przewijałem z racji tego, że no jeszcze za szybko, nie? Jeszcze tutaj na cały dzień roboty jest. Myślałem, że mi jaki robię, kurde, ale no wolałbym nie jednak. Jest wcześnie rano, także jest nawet, kurczę, powiedział tak średnio jasno. Minuta odcineczka, także kurde, czas naprawdę fajny, nie? Jeśli chodzi tutaj do orki i tego typu rzeczy. Troszkę turę tak podniosę, słuchajcie, bo boję się po prostu, że będzie raczył ten obciążnik, a żeby mi na tutaj ramy nie pogiąć, to tak to właśnie trzeba, słuchajcie, zrobić. Dobra, jakie plany tutaj na serię, może pytać się niektórzy, bo nie wiedzą. Słuchajcie, no plany takie, żeby iść właśnie, jak nazwa serii wskazuje, nakazuje, czy tam jak, jak zwał, tak zwał. Od nieużytków do pożytków, tak? Czyli tutaj głównie będą nieużytki robione w pożytki, tak? Taki jest mój zarys w głowie, mogę powiedzieć nawet. We łbie. Jak tam mówię, jak zwał, czekajcie, jeszcze te drobne tutaj trawki, że tak powiem, podokańczamy, bo to peci człowieka i denerwuje, jak to tak brzydko wygląda. A teraz będzie fajne, kurde, pole czarnoziemu. No i właśnie, tak jak mówię, seria od nieużytków do pożytków, głównie tutaj to będzie dość specyficzna seria, jeśli chodzi o to, bo tak jak mówię, nie będę tych gotowych pól kupywał, tylko bardziej będę takie łąki, wiecie, wyorywać, nie? Nawet może jak się uda, to po zaniżonych cenach zaniedbanych, nie? No, także chciałbym to na odcinku, słuchajcie, skończyć. A czy mi się uda, nie wiem, kochani moi widzowie, nie wiem, wy mi powiecie może. A jak ktoś dotrwał do tego odcinka, do tego momentu odcinka, pisze hashtag orkaV2. Powtarzam, hashtag orkaV2. Zobaczymy, ilu z was, kurde, dotrwało do tego momentu, czy was nie zanudziłem po prostu, nie, niektórych, bo też tak może być również.
Boże, co to tu dziś? Za jakieś gałęzie. Czy co ja zrobię? Czekajcie. Piłę to ja sobie kupię. Kurde, jeszcze jakaś jest. Czekajcie, co to tutaj kurde się zadziało? Nie, wiecie co, ja to kurde sprzedam, dziadostwo. Tak. Aha, nie mogę sprzedać, bo jest w użyciu, tak? Dobra, teraz mogę. I tutaj, słuchajcie, klawisz usuwania obiektów. I zaraz to robimy, tak? Proszę bardzo. Jest drzewo, jest problem. Nie ma drzewa, mimo problemu. A te krzaki to też, kurde, da się chyba nie. Dobra, to nie. Tutaj po prostu wezmę, słuchajcie, z pozycji sklepu i to podmaluję troszkę takim czymś, może to zniknie. O! Także wiecie, to tak nie przeszkadzało też, nie? Dobra. Dobra, i przecinam się, myślę, tak. O Jezu, kurde, co on tak tańczy? Dobra, i atakuję kolejną część poletka. No tutaj nie wiem, ile hektarów, słuchajcie, będzie. Jeśli chodzi o ten teren, to... To nie wiem. Na cały ma 0,50, kurde, nie wiem. Tutaj, jeśli chodzi o hektary, to się po prostu człowiek nie doliczy, nie? Fajna ta kierownica, wszędzie mi się, kurczę, aż podoba, nie? Jakaś taka, kurde, przyjemna jest, nie wiem jak... nie wiem, słuchajcie, jak to będzie z... że tak powiem, kurde... z dalszym rozwojem, bo na ciągnik już pomysłów brak. O, sorry za maszyny, ale no... nic nie poradzę na to, że tak powiem, dobra, kurna dziot. Tutaj coś jeszcze jest, kurde, co to tutaj? Wiecie, takie rzeczy chcę na bieżąco usuwać, bo później zapomnę i kuźwa będzie, że zapomniałem, nie? Także wolę to teraz zrobić. No, to jeszcze tutaj trochę do popykania mam. Niedużo w sumie zostało. Może sobie screenshota zrobię. Przy okazji. Na jakąś miniaturę czy coś. Dobra, cyk. Niedużo tej owki zostało, mam nadzieję, że już w końcu ją, słuchajcie, wykończę. No, także radyjko sobie przygrywa elegancko tego. I co, można robić, nie? Tutaj tak naokoło może objadę, bo wiecie, będę zaraz mijaki robił albo coś, nie? A tak, wiecie, odstępy będą te, poprzeczniaki będą ogarnięte już od razu i będzie miodzio. Ale fęk narwany, wam powiem, do tej roboty. Kurde, myślałem, że on tutaj może coś będzie się grzebał jakoś, coś tego, ale... patrzę i idzie jak zły. No oczywiście, kto nie wie, to mówię, mapa Mazury, jak coś, niewydana.
będę robił nijaki. No mówię, to nawigację czasami muszę przesuwać, nie? Bo sądząc po tym, to to malutko zostało, naprawdę. Mam nadzieję, że mówię, w tym odcinku to ogarnę i będzie już spokój święty. Bo też chciałbym się zająć innymi rzeczami, nie? Tak się zastanawiam, może ten pierwszy kawałek, słuchajcie, skończę, a później tamten. No tak jak będę, że tak powiem, na dwie strony walił, to nie wiem, jakoś mi lepiej po prostu jedną stronę najpierw, słuchajcie, zaorać, a później po prostu drugą. Dobra, także taki mam plan. Znaczy to będzie bardzo dobry plan, to zobaczymy zaraz. Także lecimy. Kurde. Mówię, tymi ciężarówkami gdzieś tak napieprzają, że to szok jest. Także no mówię, sorry, jak będziecie słyszeć jakieś odgłosy, ale to po prostu mam nie z mojej winy, nie. Niestety, kurde, dobra. Tak cimno, że aż mi się cimno przed oczami robi, słuchajcie. Ciśniemy. Co tu będę siał? Tak jak mówiłem, no pewnie... pewnie owiec będę próbował tutaj coś zasiać. Zobaczymy jak to pójdzie. Także zobaczymy. No mówię, kurde... Pierwszy rok to raczej w owiec bym poszedł, nie? Kurde, 23 minuta odcinka, słuchajcie, także no troszkę czasu zeszło. Mam nadzieję, że mówię, odcinek się spodoba. No mówię, mam kiepskie słabo poczucie, że tak powiem, samopoczucie. No i po prostu, kurde, no taki zamulony jestem trochę, no ale też nie chcę, wiecie, robić przerwy na kanale, bo zaraz będzie, wiecie, że... Kurde, znowu przerwy, co jest, powiecie wtedy. Kurde, niedawno była przerwa, teraz znowu. Wiecie, staram się jak mogę każdą chwilę wykorzystać, jak mogę, no ale nie zawsze mi to, słuchajcie, wychodzi. Możecie dać znać oczywiście, jak tam SKR Rosina wam się podobał film, bo jeszcze nie patrzałem na komentarze, no czy na komentarze patrzałem, ale na statystyki, że tak powiem, filmu nie zwróciłem na to uwagi, słuchajcie. I kurde, będzie miodzio.
troszkę moim zdaniem dziwny kawałek pola, nie? Taki kurde land, ale cóż, mi tam się podoba. Także mówię, mnie tam się podoba, bardzo dobry. Oczywiście, no kurde, też macie rację mówiąc tutaj. No nie ukrywam, niektórzy po prostu takie rzeczy mi doradzają, że masakra, także no ja oczywiście zachęcam do dawania pomysłów, nie? Na odcinek też. Znaczy na odcinek może nie, bardziej na serię, nie? Bo na odcinek to ja zawsze pomysł mam. Ale nie wiem, jak zbliżają się jakieś, wiecie, nowe nabytki czy coś, jak ja was informuję, że o, będę musiał kupić kosiarkę na przykład czy coś. Także ja was do tego też zachęcam. Bo niektórzy, nie powiem, mają fajne pomysły, jeśli chodzi o to, to widzicie belki siana już są, że tak powiem, zabrane, no troszkę ich wyszło, no nie powiem, to dużo czy mało, to nie wiem. Na razie sobie stoją pod wiatą i czekają na to, aż kierówki je zjedzą. Dobra, tutaj trzeba przesunąć. No i mogę śmiało powiedzieć, że już jest po robocie, bo ile tutaj mi zajmie. Na chwilę, moment dosłownie. Tak jak tam mieliście, zajęło dosłownie niedużo czasu. W ogóle ja, słuchajcie, kurde, tak się zagalopowałem, że dzisiaj myślałem, że jest czwartek, nie? Zamiast piątek. Myślę, kurde, co jest? Tak, słuchajcie, zagalopowałem się, że no mówię, myślałem, że to jest kurde czwartek, a to wczoraj był czwartek. Ja myślę, kurde, no co jest? Niemożliwe. No ale cóż, tak człowiek, tak już człowiek marzy, może się pomylić, nie? Także w dwa odcinki to zrobiłem, no też, że tak powiem, nie miałem czasu zbytnio ogarniać tego. A druga część myślę, że się przyda, bo większość obejrzy, większość nie, no. Niektórzy będą po prostu ciekawi, jak mi tutaj wyszło, jaki kawałek powstał, czy coś. No to jak najbardziej można, że tak powiem, nagrać. Tak jak była druga część żniw. Jeśli chodzi o Państwowe Gospodarstwo Rolne Janowo. No ten fęt, nawet jako fęt, kurde, robi robotę, wam powiem. Kurde, tylko ubrudzony jest błotem. Massacration normalnie. Kurde, czemu mi puch się obrócił? Dobra, próbujemy. Kurde, te gałęzie naprawdę mi tak przeszkadzają, że to nawet sobie tego nie wyobrażacie, nie? Oczywiście obciążniki dokupiłem, słuchajcie, na koła. Właśnie, nie powiedziałem wam chyba, że jak kupowałem ten ciągnik, to z wersją właśnie z obciążnikami na kołach, między innymi dlatego, bo jakoś on taki sztywniejszy, przyczepniejszy jest do gleby, nie? A niektórzy tam mówią, o, fend ma się, no okej, no. Ja tam sobie wolę i fendem, że tak powiem, porobić, a cóż. Tylko fendy mają to do siebie, że mają skrzynię inną troszkę, bo oni mają tą wario, nie? No, 29 minutek, a to nawet szybciej się wyrobiłem. Myślałem, że będę tutaj, że tak powiem, pierdzielił się dłuższy czas, a tu widzę, że tu... Że to nawet tutaj, kurde, elegancko robota wyszła.
kurde, i znowu motory te. Ja pierniczę. Nie. To akurat nie motor. To akurat, kurde, ciągnik, no ale... Mówię, jeżdżą, kurde. A wiecie, co jest najgorsze? Że ja, jak otworzę okno, to wszystko słychać. A znowu, jak zamknę okno, to się, kurde, duszę. Tak gorąco, a w niedzielę ma być ponad, kurde, 31 stopni. Ten odcinek ogólnie na sobotę nagrywam, także no i znowu na koniec odcinka mówię wam miłego weekendu, ale trudno. Także no lepiej późno niż wcale, kurde. No widzicie, jaki ja jestem dzisiaj rozczarowany. Można by tak rzec. Jarek, bo myślisz o głupotach, a nie o poważnych rzeczach? Nie no, słuchajcie, myślę o poważnych rzeczach, nie myślę o głupotach. O głupotach to... Od głupot, słuchajcie, to są inni. Dobra. Już widzicie, nawet ciągnik przerejestrowany na siebie, BSK, elegancko tego. Sokulskie blachy. Kurwa, panie. Zaraz będą szukać. Kurde, to Jarek w Sokółce mieszka. Dawaj, szukamy. Detektywi i turyści. No tak na styk, kurde, kryje, no mówię, ale czasami... O, widzicie, właśnie tego nie chcę, nie? Kurde, że tak powiem. Ale pompę to trzeba będzie zrobić w tym pędzie, bo... Nie powiem, tego fenda, no... Niby dobry ciągnik, ale ta pompa słaba jest. Minut odcinka ponad. No i cóż, kurde, będziemy zaraz kończyć. A w następnym odcinku już, słuchajcie, na pewno będą akcje, czyli nawożenie i siewy. O, mogę wam to powiedzieć już teraz. Także mam, słuchajcie, dwa ciągniki dostępne, więc prawdopodobnie fend będzie z agregatem testowany. Bo od razu pójdzie agregat na to. Tylko tyle, że ja po prostu rozświewaczem pierwszą nawozę rozświeję, nie? Kurde, bardzo dobra robota. Tak jak sami widzicie, można rzec, że tworzenie pola zostało zakończone. Nie wiem tylko, czy ja tutaj mam... Aha, nie mam chyba tego. Kurde, próbek gleby. A nie, mam zrobione. PH źle jest, dobra. No i nawozów też trzeba będzie dowalić. Kurde, bez świateł to tutaj ja powiem wam, że ciężko ino. Czy ja wiem, czy tutaj sens dojeżdżać? Słuchajcie, chyba nie, co? Chyba tu nie będę aż tak się zbliżał, słuchajcie, do tego. Tam coś widzę jeszcze, jakiegoś mijaka. No pole lux.
A myślałem, że to mi dłużej zajdzie. No a widzicie, czwórka, obrotówka jednak robi robotę. A czy dłużej, na 35 minut, panie? Coś pan tutaj. No i jeszcze tylko to w sumie założę tutaj od tej tak zwanej miedzy. Kurde z tymi motorami, no. Znowu jadą. Kuźwa. No niestety, musicie się, słuchajcie, przyzwyczaić, że odcinki mogą w ten sposób wyglądać. Dobra, nie wstygnie. Także to na tyle będzie, słuchajcie, na tym odcinku. Także ja się z wami żegnam. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, suba oraz lajka, tam komentarz tego owego, wiecie co robić. Także siemaneczkę do następnego strzałeczka. Cześć!